To przemówienie jest o tym, że jak dźwięk się spóźnia do obrazu, to nie można się skupić ani na jednym, ani na drugim. Bo to pierwsze leci, a dopiero potem się słyszy i się nie pamięta, co już poleciało, bo leci nowe. I to przemówienie też takie jest, że usta mówią, a słychać coś innego. I to nie pasuje. I początek słychać, a usta już mówią od dawna to, co dalej. I wiadomo, że to nie o tym mówią usta, co słychać i widać. Że to, co słychać, to nie to samo, co widać. To psuje wszystko. I zamiast w spokoju obejrzeć i posłuchać, to słychać oddzielnie i widać oddzielnie i zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Bo przecież dźwięk nie pasuje do obrazu, a obraz też do dźwięku nie pasuje. I jest bez sensu. I to męczy. I teraz usta już przestały mówić, a i tak wciąż słychać. I już powinna być cisza, a tu ciągle dźwięk jest. I zupełnie nie wiadomo, o co chodzi.